Siemaneczko. W kolejnym z odcineczków. Jak widać, jestem strasznie zmasakrowany. No ale może coś dla was nagram, żeby nie było nudno. Lecimy do czegoś, o co dostaję mnóstwo pytań. Co ów nolku? Co ów nolku? No. Dostaję pełno pytań o... O to tam. O mojego kłada 110. Kurde, może bym go wyciągnął. No nie chcę mi się go za bardzo wyciągać. Silnik jest odbudowany. Ogólnie tam jest ta skrzynia. Kurde, nawet go nie odpaliłem. Jest tam sucho w środku. Kurde, zarąbałem sprawę, bo on tam już leży ponad rok. Żeby się okazało. Żeby się nie okazało, że tam wszystko zardzewiało w środku. Potem się okaże, że po paru latach zachce mi się... Kurde, beleczkę sobie... Zachciało mi się kupować. Teraz mi przeszkadza. WS-ka też stoi. Rdzewieje. Wszystko tu rdzewieje. Dobra, idę sobie. Odkopiemy tego sprzęta. Kurde, sywi malaria jak wszędzie. Oj, oj. Coś widać. Pajączyny, pajączyny wszędzie. Brakuje mi ogólnie tam części zawieszenia. Niestety. Części zawieszenia mi brakuje i przez to nie... Aha, i opony jednej, bo jest rozwalona. I przez to niestety nie dam rady tym jeździć. Tak to już by się dało tym jeździć, bo instalację to jest zrobić pikuś. Hamulców nie potrzebuję, ja przynajmniej nie potrzebuję żadnych hamulców. I co jeszcze tutaj? Kierownica tam krzywa jest, no ale to jest szczegół. Tak ma być. Tylko że olejem nie zalałem. Mogę byle jakim nawet przepalonym. Nie, no szkoda, bo jest czyściutko w środku, wszystko umyte. Tak. Cylinder był nowy, a jest tak zardzewiały. Tak go przerdzewiał. Ja by już nie wiadomo ile było na tym jeżdżony. A cylinder nowy był założony. Tak, Sky? Co? Nowy? Nowy cylinder był założony. Ojej, o la boga. Dobra, uciekaj, bo wychodzę. Uciekaj, do tyłu. Hypr. Do tyłu. O. I stuknęłeś się. No. No jak widzicie, no. Może. Jak będzie dużo łapeczek i komentarzy, to odpalimy tego sprzęta. O. Tak możemy się ugadać. Będzie pod tym filmikiem 1000 łapeczek w górę, palimy tego sprzęta. Więc mam nadzieję, że będę miał czas na to tak z 2 lata. Z 2 lata poczekam, aż 1000 łapeczek się uzbiera. No, jak będzie 1000 łapeczek, to nagram odcineczek spalenia tego kładzisza. Zobaczymy, czy to w ogóle odpali. Według mnie tam jedna rdza pewnie już w środku w silniku jest, siedzi. Na 100% jedna rdza. Ale może się te tryby będą kręcić. Zobaczymy. Cylinder pewnie tam wszystko zardzewiałe. Nowy cylinder w środku. Jedna rdza. Dobra. Teoretycznie zbudować instalację to jest tam 15 minut. I może by to odpaliło. Jakiś tam bug mam do tego, bo kupowałem kiedyś. Hamulec tylny też chyba miałem cały nowy. Rączkę z tym wszystkim. No, żeby to odpalić. No i sprawa do widzów. Jak wiecie, niektórzy oddają na złom takie lącinki, kładziki 110 i tego typu sprawy, jakieś tam 150 kłady, 125, różne. Po cenie złomowej jestem w stanie coś takiego przegarnąć. Obojętnie w jakim stanie. Może być całkowity rozpad, albo ogólnie niekompletny. Chętnie coś takiego przygarnę. Oczywiście w cenie złomowej. No nie, przepraszam.
W cenie złomowej to byłoby za drogo. W cenie gównolitu, bo te motorki są z gównolitu zrobione przeważnie. Czyli w cenie gównolitu, jak rama. I mogę takie sprzęty przygarnąć, bo nie ukrywam, że jestem w stanie z takiego kłada 110 różne projekty porobić dla was, takie ciekawostki, jak na przykład ostatnio we filmiku napomknąłem, jak byliśmy z chłopaczkami, o rozruszniku nożnym do 110 na przykład takiego kłada, nie? Bo na pewno nie jednej osobie by się coś takiego przydało, a wierzcie mi, jest to proste do zrobienia. Chociaż brakuje mi trochę narzędzi, ale wystarczy młotek i przecinak i trochę sznurka, parę trytek i zrobiona robota. No, no więc no, będziecie chcieli, to wiecie, wiecie co macie zrobić. Dobra, no, bo ja na razie muszę kompletować do mojego druciarstwa sprzęty. Myślałem nad takim fajnym projektem z lącinem 125, ale do tego potrzebuję parę lącinów w częściach, żeby to naprawdę, naprawdę były takie kozackie projekty. No, żebyście mieli co oglądać. Dobra, ja się z wami żegnam. Dzisiaj będzie taki krótszy odcinek, tak żeby pokazać, że kładzik stoi. No, na razie nie jest odpalany, no, ale jak będziecie chcieli, to go odpalę. A co do części, no to czekam na okazję po prostu. No, nie będę specjalnie kupywał części za 50 czy za ileś złotych, jak mogę całego kłada za stówkę kupić. Całego kłada mogę za stówkę kupić, więc poczekam, może się trafi coś. Ewentualnie jak macie jakieś rozpady u siebie. Czasami ludzie po prostu wywalają to na złom. Chcą zutylizować, no nie musi być sprzęt na chodzie, obojętnie w jakim stanie, nie musi być kompletny. Przygarnę, bo zawsze coś można z tego wykombinować i mam nadzieję, że no rozwinie się mój kanał na tyle, że będę w stanie ogarnąć takie sprzęty i najważniejsze, wreszcie mi się uda uzbierać na tyle pieniążków, żeby kurde jakieś narzędzia sobie uczciwe kupić, bo wszystko co tu mam, no to no. Byłyby narzędzia, byłoby kurde lepsze druciarstwo. Więcej by pan majster zrobił, nie? Nie mogę się jeszcze na razie ogólnie tak tytułować. Nie zasługuję na to. Dobra, ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcineczku. Na razie, trzymajcie się. Hej! 3, 2, 1, go!